Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony, z bezpan.pl. Dzisiaj jestem w Pruszkowie, u Słowika, a ponieważ jest... nie, Słowik to chyba nie żyje, tak? Jestem chyba u kogoś innego. Nawet nie chcę mówić, jakie to są te nazwy tych wszystkich mafiozów, bo po prostu lepiej nie ujawnić, ale w każdym razie jest świadkiem koronnym, nie chce się pokazywać. Uszanujemy to, ale za to pokażemy wspaniałe rośliny. Możemy tylko powiedzieć, że na imię ma Krzysztof, bo tyle możemy zdradzić chyba. Tak myślę, nie? Tak. Kiwa głową, że możemy. Dobra, to tyle zdradzimy. I może zaczniemy od początku. Pierwsze rośliny, jakie były w tym ogrodzie, to są duże trachy karpusy Fortunei. I tak naprawdę to jesteśmy w okolicach Nowego Tomyśla, województwo wielkopolskie, nie? Wielkopolskie. Wielkopolskie. Więc przeskoczę kamerką i zaraz pokażemy. Szkoda, że pan Krzysztof nie może się ujawnić, bo byśmy pokazali, jak jest duży trachy karpus. Tak nie będzie z kim porównać, ale no trudno. To jest trachy karpus Fortunei, który pień ma, ciężko mi powiedzieć, ale ze 4 metry chyba. 4 metry będzie miał. 4 metry pień. I takie rośliny tutaj mamy 3. To są rośliny, które pan Krzysztof kupił jako pierwsze u siebie gdzieś tutaj koło Nowego Tomyśla w sklepie ogrodniczym. Takie mieli na wyprzedaży w zeszłym roku we wrześniu. Powiedział, że mu się strasznie podobają i bierze. A niech pan powie mi tylko takie coś. Czy oni panu powiedzieli, że one wytrzymają polską zimę? Coś... Ale skąd? W ogóle żadnej wiedzy. Ale coś było na nich napisane? Nie, nie. Skąd nie, się pan nie, nie. zainteresował, że one się mogą tu nadać? Znaczy, no były do sprzedaży, tak? Więc pytając, odpowiedzieli mi, że nie ma żadnego problemu, wytrzymują około 10 na minusie, no a, i tyle. Czyli nie ściemniali, że minus 30 nie, wytrzymają. Nie, 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 no o to nie, mi chodziło nie, tylko. Nie, nie, nie. Czyli powiedzieli, że wytrzyma około minus 10. I pan postanowił to u siebie, że tak powiem, wkopać. Tak jest. No i niesamowity pomysł, bo rośliny są olbrzymie, naprawdę. 4 metry. Mówi pan, że wtedy były trochę w gorszym stanie niż teraz, trochę tak? W gorszym, tak. Doszły do siebie, dostały trochę odżywek teraz w tym roku, więc... No bo to wiadomo, wyprzedaż, cena ta, jak pan Krzysztof mówi, nie była jakaś bardzo duża. Tutaj nie będziemy mówić konkretnie ile, ale nie była jakaś że tak powiem, powalająca. Tak wyglądają te 3 trachy karpusy. No i co? Zaczął pan się dowiadywać, jak to zabezpieczać, nie? Tak, dokładnie. No i wiadomo. No i wtedy odezwałem się do pana, panie Marku, tak? Tak jest. I jak pan je zabezpieczał, niech pan powie? No, owijaliśmy je wężami świetlnymi, tak? Agrowłóknina, na górę, na sam koniec kaptur. No standardowo. I wszystko generalnie. Się sprawdziło. Wszystko się sprawdziło. A żyją, niech, jak widać. A niech pan powie, ile było tu minimum zeszłej zimy? Temperatura, czy pan 18. Kojarzy? Minus 18 tak, było? Ale to było chyba bodajże tam z 2 dni, nie? A, widzi pan, ja byłem teraz we Wroniawach u tego kolegi, może on źle mierzył, bo u niego dużo roślin padło, a mówił, że u niego było minus 13. Nie, u nas minus 18. Czy to jest możliwe? No jest możliwe, że tu było minus 18, a tu minus 13, a może u niego było dużo mniej. Dokładnie. Mogło tak być, że gdzieś źle zmierzył albo coś się stało z termometrem, czyli minus 18 stopni było, trachy karpusy mają się bardzo dobrze, jak widać. I co? Przyszedł pomysł na zakup kolejnych roślin, nie? Dokładnie. No i poszło. I poszło. To lecimy, będziemy pokazywać po kolei. Tutaj mamy Yucca filifera. Tak jak pan mówi, to co tutaj jest jasno zielone, to jest nowe. Tak, dokładnie. One przyjechały w kwietniu. Też w kwietniu żeśmy je jakby wszystkie wkopywali. Tak jak pan Krzysztof mówi, one trochę tutaj miały nadgnite końcówki. I ja tutaj właśnie rozmawiamy, że strasznie lało w Hiszpanii tydzień czasu przed ładunkiem i bardzo prawdopodobne, że to jej zaszkodziło, bo tam padało bez przerwy 24 godziny na dobę. I tak wygląda Yucca filifera. I co, jak ją będzie pan zabezpieczał? No, damy jakąś na to budkę, tak? Budka. Jakieś węże. No i zobaczymy, tak? Jak to wszystko. A właśnie, będzie. Może od razu powiemy, może ktoś w komentarzach nam odpowie, bo jest taki pomysł, pan Krzysztof ma. Zresztą może tam z tyłu później pójdziemy pokazać, że będą budki, zrobiony stelaż owinięty podwójnym streczem. Czyli tak. Jeden jest od środka, drugi jest od zewnątrz. Tak jest. I będzie przewiew, bo będą drzwi, także to nie będzie, że tak powiem, szczelne wyjątkowo. No ale też nie będzie mocno przewiewne. No ale chodzi mi, że nie zaparują się te rośliny w środku. Nie, 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 nie. O to właśnie mam na myśli. Więc jeżeli ktokolwiek z was taką metodę próbował, bo wiem, że różne próbujecie, to napiszcie nam w komentarzu, czy robiliście i jeżeli tak, to jak to się sprawdziło. Bo wiem, że niektórzy ludzie robili z agrowłókniną, otaczali P200 i to było dobrze.
czy owijaliście streczem. Wydaje mi się, że ktoś robił. Jeżeli robiliście, dajcie znać, będziemy bardzo wdzięczni. Ona wytrzymuje około minus 12, minus 14 stopni. U mnie w tym roku filifera mała. Było minus 13 stopni, niczym nie zabezpieczałem, niczym nie zakrywałem, kompletnie nic jej się nie stało, więc minus 13 na pewno, bo nic jej nie było, kompletnie. Lecimy dalej. Tutaj mamy przeogromną jukę faksonianę, ale jest przeogromna. Ponad 2 metry ma, nie? No tak, z 2,20, 2,30 i ona cały czas jakby idzie w górę. Nie? Niesamowicie gruby pień. Przepiękna jest ta roślina i tak jak pan Krzysztof mówi, wszystko co tutaj, a zobaczcie ile tutaj jest fajnych pajączków małych, jak sobie osieciowały całą tą roślinę, musi im się niesamowicie podobać. I wszystko to co tutaj jest w środku wypuściła tutaj, czyli fajnie się przyjęła, to pewnie ze 20 liści albo więcej. 20 na pewno. Juka faksoniana, ona potrafi wytrzymać jak ma sucho nawet minus 20 stopni. Także tutaj pan Krzysztof mówi, że też będzie budka, taka dosyć duża. No i w zasadzie, jeżeli nie będzie fest zima, to nawet nie trzeba będzie mocno grzać. No zobaczymy, nie? No tak, żeby miały tutaj dobrze, nie? No nie będziemy je przegrzewać, ale... Nie, przegrzewać nie, bo mocno, to by zaszkodziło. Ale mocno minusować też bym nie chciał, nie? Okej. Okay. No i dobra, i to jest jakiś pomysł i na pewno będzie dobrze. Mam nadzieję. Bo mam właśnie też tutaj ze Śląska ludzi, którzy mieli faksoniany w zeszłym roku i były właśnie w takich jakby ala szklarniach z folii i nawet chyba w ogóle nie były grzane, tylko po prostu ta szklarnia osłaniała je od opadów. I wyglądają rewelacyjnie. Lecimy dalej. Tutaj jest duża, bardzo gruba juka rostrata. I tak jak widzicie, na końcu ma nikłą czuprynkę, dlatego, że tak jak tu rozmawialiśmy, kwitła w tym roku. Tak, kwitła. Pięknie zresztą, ale... No właśnie, one kwitną wszystkie pięknie, te juki, tylko później, po tym kwitnięciu bardzo, może nie to, że marnieją, ale są słabsze i to od razu po tym widać. U mnie w zeszłym roku przepięknie kwitła juka linearifolia, przecudna roślina, ma liście... No, bardzo, bardzo cieniutkie, taka 1/3 z tego. Tak, tak. Pięknie wyglądają. I w tym roku wypuściła 3 głowy. 3 naraz z tego miejsca po kwiatku. Także tu mamy wielką jukę, rostratę. Tutaj też będzie budka. Będzie budka. I lekkie grzanie, jeśli będzie trzeba. Tak. Tak oczywiście, tak sobie założymy. Bo oczywiście nie będzie grzania jakby nie będzie potrzeby. Tutaj zjawiskowy cykas. Tutaj przed chwilą była z nami żona pana Krzysia i pokazywała, jak pięknie wypuścił liście. A tu pokażemy tylko, że to samiec zakwit. I tutaj, bo on tutaj oprócz głównego pnia ma bardzo dużo pni pobocznych. O, i te listki są, jak ja to mówię, kizia-mizia. Przepiękne. Bo te to już, no to też są piękne, ale już takie sztywne, kują. A tutaj nic nie kuje. To fajnie, jakby one są piękne, tylko te są lepsze w dotyku. Tak? I zobaczcie, że ten wielki cykas wypuścił liście teraz, czyli mamy wrzesień. Teraz wyskoczyły, znaczy, nie? Generalnie to można powiedzieć, że no one tak wyskoczyły miesiąc temu, nie? Koło miesiąca, mhm. Nie? No ale to już koniec lata. Tak. Czyli z jednej tej głowy wyskoczyły i tutaj jeszcze z drugiej, nie? Tak. O, tutaj. I tam jeszcze mamy z tamtej strony też, zaczyna wypuszczać, nie wiem, czy sobie z nim tutaj, radzi, rzeczywiście, tak. Tutaj. No i z cykasem będzie o tyle prosto, że cykas wędruje do garażu. Będzie garażowany. Czy tam jest światło? Zrobiliśmy specjalnie świetlik na dachu. Tak. Jest świetlik zrobiony, żeby padało na niego. Widzę, że tu jest po prostu wszystko przemyślane i nie ma o czym gadać. No. Także rewelacyjnie. Przepiękny jest ten cykas. I on od razu przyszedł, pan Krzysztof zamówił w tej ozdobnej donicy. Fajna jest ta donica, bo naprawdę ma tak zrobione te nogi, bo czym pan ją wstawia? No, wózkiem. Takim wózkiem. Tak, I ładnie wchodzą między te nogi, nie? Tak, dokładnie. Nie ma żadnego problemu. Także mamy cykasa, mamy dwie juki, omówiliśmy trachy karpusy i teraz przejdziemy... Aha, bo tu jeszcze są juki, tu jest jeszcze jedna rostrata. Ta rostrata też kwitła. Też kwitła w tym roku. Stąd może dlatego też ta forma.
Tak jest. Kwitła i teraz będzie wypuszczać. No i teraz w przyszłym roku powinna wypuszczać z boku. Jedną głowę lub dwie, lub ile jej się tam będzie podobać, nie? Zobaczymy. To mamy kolejną mikrostratę. Czy nad nią też będzie jakaś budka? Tak. Tak, maleńka budka. No i też wiadomo, jakieś tam ogrzewanie w razie jakichś naprawdę hipermrozów. Nie? Oby nie były. Bo Putin nam wszystko przykręcił i... Tutaj mamy zjawiskową ceriferę. Naprawdę. Potężna. Mówię, tego tak nie widać. Nie mamy żadnego wzorca, żeby ktoś przy tym stanął, bo wtedy by było widać, ale ma na pewno ponad 2 metry, nie? Tak, tak. Myślę, że też te 2,20, nie? Około 2,20. Bardzo gruby pień. Od nóg jest, oprócz głównego pnia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Pięć i mała taka... I tutaj jeszcze tworzy się maluszek. Wszystkie nowe liście, które wychodzą, są bardzo srebrzysto-niebieskie. Starsze robią się zielone. Normalne to jest. Także wszystkie tutaj trzeba by stanąć z jakiejś innej strony, bo to zależy, z której strony się stanie. Tak, tak. Tak, ona, tak pokazuje kolor. Się kolor. O, tu tak, tu widać tak. Bardzo piękna, gruba cerifera. Ona wytrzymuje około minus 10 stopni, ale też będzie nad nią budka zrobiona właśnie, tak jak tutaj przed chwilą mówiliśmy, taki stelaż plus podwójny stretch plus ewentualnie jeszcze agrowłóknina gruba. No i są drzwi, do których będzie można wejść. Tak, dokładnie. Czyli pan normalnie zimą może sobie wejść, postawić tu krzesełko, gazeta? No tak będę robił. Ale bajka. A jeszcze jak dookoła byłby śnieg? No to już w ogóle jest. W ogóle tutaj gdzieś tam na tych choinkach czy tak. Gdzieś. No po prostu niesamowite. To jest fajnie, że ludzie potrafią coś takiego zaaranżować, pomyśleć. A nie robimy wszystkiego jak takie barany nieraz, nie? Które tak. Idą jak na rzeź. A tutaj widać, że jest pomyślunek, jest coś po prostu ekstra. Lecimy dalej. Tutaj mamy jeszcze dwie rostraty. Te kwitły też? Te nie kwitły. I ta widać, jak pięknie wypuściła środek, o ile się wysunął, nie? Tak, tak. Ona tak trochę idzie w prawą stronę. A czy tam jest słońce gdzieś, z tamtej strony? Może ona może się... Staje, tak? I idzie w ten sposób. Aha. Czyli ona może się z powrotem, że tak powiem, nakierować. W stronę... Ale to, broń Boże, nie ujmuje jej, wręcz odwrotnie, tak? Właśnie ciekawe jest to, jak rośliny potrafią mieć jakieś zakrzywienia czy coś. Wiele ludzi tego nie chce. Nie? Palma musi być prosta, idealna. Nie. Właśnie fajnie, jak kurczę, jest coś innego. Nie? A to jest nie fabryka przecież. Tak, dokładnie. Wszystko ma swój urok. Przepiękna niebieska rostrata. I tutaj mamy jeszcze jedną rostratę. I też widzę, że pięknie ze środka sobie wypuszcza. Elegancko. Yuki rostraty są po prostu zjawiskowe, bardzo wytrzymałe, nie trzeba się przy nich nie wiadomo jak natrudzić i to jest fajne, że nie trzeba nie wiadomo jakich nakładów. Moja, mówię, nigdy w życiu nie była ukrywana. 5 albo 6 lat już rośnie, nigdy jej się nic nie stało, ale wiadomo, trzeba być czujnym, bo to tylko rośliny, wszystko może się wydarzyć. I zachodzimy tutaj, mamy przepiękną Butie capitate. Naprawdę. Bardzo fajna. Te liście duże, rozłożyste. I tutaj podobno przylatuje do niej ptaszek, sroka. Na tamten gałąź. Tutaj, tam jest zrobione już coś. Tutaj jest lustro. Nie wiem, czy to widać. Widać chyba, bo się, może jak ja stanę, to będzie... O, widać, bo butia się odbija. O, i ja się odbijam. Także jest lustro. I ten ptak, jak przy... Można pod te kamienie stanąć, tak, nie? Tak, tak. Panie Marku, tam widać zresztą. O, ten liść. Ruszcie. Zobaczcie. Tutaj przylatuje sroka. Ona jakby gniazdo sobie próbuje tu jakieś wić. I ona stuka dziobem w lustro? Tak. Widząc siebie. Ona widzi swoje odbicie. Myśli, że jest kumpela jakaś. Przyszła. O, to mogę sobie sam pomachać. Fajnie to wygląda. Świetny pomysł z tym lustrem. Naprawdę. Gratulacje. Wygląda to zjawiskowo. Dodatkowo teraz butie są dwie, a nie jedna. Właśnie. I to jest atut. Lustra, nie? Dają to coś, nie? Jedna roślina, a jednak dwie rośliny. Muszę się odsunąć, żeby całość uchwycić, bo ona jest tak duża. Też ma ze 4 metry będzie mieć, nie?
Ja myślę, że tak, nie? Jak ją tak gdzieś do kupy złożymy, no to ona będzie miała dobre 4-4,5. W tą stronę, w tą stronę zrobię. O. Bo ona tutaj stoi w takim cieniu, w tej chwili przynajmniej. Tak. I ciężko jest mi dobrze nagrać. I rozumiem, że ona jest jeszcze podświetlana, nie? Tak, będzie podświetlana. A inne rośliny też będą podświetlane? Będą, no ale już w tym roku nam się nie udało tego zrobić, więc... Ale fajna ta kulka, będzie przepięknie, nie? Niech pan powie, jakieś plany na przyszłość też z roślinami? Tak. Żona mówi nie, ja mówię tak, pewnie gdzieś ten środek będziemy musieli znaleźć. Żona nie lubi roślin? Lubi, tak, lubi. Tylko wie, ile przy tym jest pracy i chce jakby troszeczkę mniej jej mieć, nie? No tak, ale... żeby się nie narobić, ale dlatego fajnie kupić takie rośliny właśnie typu bardzo wytrzymałe. Tak, nie? Dokładnie. No, będziemy coś na pewno szukać jeszcze, tak? No bo pamiętam, jak rozmawialiśmy o daktylowcu. Tak. Jaki był piękny. I pan się tak wahał. Wziąć, nie wziąć, bo cena była dobra, ale... Nie, no bardzo dobra, nie? Ale no tyle roboty, no i jest w tym racja. No jest w tym racja, bo roboty jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i trzeba grzać korzenie, chociaż no to... Może to nie jest sam problem, tylko że tej rośliny bardzo dużo wtedy nie widać. No bo daktylowiec przy minus 5 musimy zakrywać, tak? Tak. No minus 5 to może być za miesiąc albo szybciej. Nie no, panie Marku, no wydaje mi się, że i tak jest dość ładnie, tak, jeżeli to było tylko w tym roku, tak? No mam nadzieję, że... Nie no, jest przepięknie. Zobaczymy. Ja tylko mówię o wyborze daktylowca jako rośliny, tak, nie? Że jest to, jeżeli ktoś chce... włożyć mniej pracy, no to w daktylowca trzeba mnóstwo pracy włożyć, no i dodatkowo trzeba więcej go nie widać, jak widać, można powiedzieć. Tak. Dlatego tutaj każdy musi się zastanowić, daktylowiec to jest oczywiście przepiękna roślina, jak ktoś mówi palma, to widzi daktylowca lub palmę kokosową, bo tak po prostu jest, nie? Ale to, co tutaj jest, robi niesamowite wrażenie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem do pana Krzysztofa przyjechać i pokazać wam te rośliny, które tutaj są, bo wygląda to przepięknie. Zawsze możecie sobie podpatrzeć jakiś pomysł. Możemy pokazać jeszcze budkę? No możemy, tak. No one są jakby w trakcie opracowywania. Dobrze, ale tylko puchnąć, jasne. Pewnie, rzucimy tylko okiem, bo zobaczycie, jakie te budki są wielkie. O! A, nie wpadłem na pomysł, może pan podtrzyma, a ja stanę. Jasne, żeby tak. Było widać. O! Taka wielka jest budka i to każda jest podobnej wielkości? Nie, no nie wszystkie, nie? To w zależności od wielkości rośliny, nie? Do której ona będzie, tak? I tu są budki jeszcze w przygotowaniu. Tak. Bardzo fajne. Pan sam to składał wszystko? Mam znajomego i składamy, tak. No ja jeszcze stanę przy tamtych roślinach. Że dobrze. Ty się nie wpadł, już ja mogę stać. Tutaj mamy tą ceriferę, o której mówiliśmy. O, trochę karpuszy, właśnie. No. Olbrzymy, naprawdę. Niesamowicie, one jeszcze będą rosły. Aż niech pan powie, z drabiny pan je okrywa, czy z rusztowania? Mam rusztowanie i drabinę taką bardzo wysoką, nie? I sam? Nie, no we dwóch, nie? Zawsze we dwóch. Same to. Nie do zrobienia. I postaniemy jeszcze przy faksoniana. Olbrzymia roślina. I tu dopiero widać, jaka jest gruba. Jaka jest zjawiskowa. Tu z tyłu mamy roztratę. Wszystko można pokazać. Super, naprawdę. Przepiękne rośliny. Pamiętajcie, nie zazdroście panu Krzysztofowi, tylko kupujcie i saćcie. Dokładnie, taka racja. Taka jest racja. To cóż, będziemy się żegnać. Ja jeszcze raz panu Krzysztofowi bardzo dziękuję, że mogłem przyjechać. Bardzo miło, bardzo fajne miejsce, zaciszne. Tu nic nie słychać, u mnie pod domem coś jeździ, coś, a tutaj... Cisza. Taki słychać. Ptaki słychać tylko, ale ptaki to raczej nikomu nie przeszkadzają. Życzę wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z bezpan.pl i życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, że można rezerwować rośliny na przyszły rok. Cześć!